Dzień dobry, witamy Państwa w naszym okienku z parlamentu. Jest ze mną poseł Grzegorz Puda, ja nazywam się Marcin Horała. Grzegorzu, twój imiennik, znakomity lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, kolejny już raz straszy. Tym razem ministra Mariusza Błaszczaka powiedział, zajmą się tobą ci, co się powinni tobą zająć. No ja ten poziom pamiętam z podwórka, jak chodziłem do podstawówki, to tam byli tacy, co tam, że starszy brat przyjdzie, na przykład straszyli i zajmie się tobą. No ale może to coś Grzegorze takiego mają. Czy ty no też nie, tak? No nie, no. Cześć wszystkim, bo za każdym razem, jak oglądam to powitanie z tamtej strony, gdzie teraz siedzicie, wydaje mi się, że my jesteśmy za sztywni. Więc cześć wszystkim, witam serdecznie. Co do mojego imiennika, jak widzicie, no Grzegorze nie straszą, są łagodne jak baranki, najczęściej siedzą po cichutku i próbują zmienić Polskę. A tak poważnie mówiąc, to mój imiennik z pięknym uśmiechem bardzo często odwołuje się do jakichś rzeczy, o których można tylko sadzić grube anegdoty, bo ja nie wiem, jaki był twój odbiór. Mój odbiór był taki, że Grzegorz Schetyna, nie wiadomo kim, ale w podtekście wiadomo, chciałby zastraszyć pana ministra przed, nie wiem, tym, co zrobił, czy tym, co będzie robił. Widzieli państwo zachowanie. Nie wiem, czy wracamy do czasów, które Platformie są bliżej sercu, czyli do PRL-u, czy to jest po prostu zapowiedź tego, co naprawdę robi, czy chciałby zatrudnić w tym jakichś panów w ciemnych okularach, a może, kto wie... Ja podejrzewam, że to raczej taki tak zwany mocny w gębie, jak to się mówi. No, to... no uśmiech ma mocny. Jak niektórzy uśmiech ma mocny, więc już nie mogą, to potem o tym dużo mówią. Tak też bywa. I nieszczery. To prawda, ale podobno bardzo drogi wykonanie. Ale jak to, odebrałeś? Ja to odebrałem jako ewidentny próba zastraszenia ministra po tym... Nie no, to faktycznie ja bym raczej jako pewną próbę kompensacji. Znaczy tak jak ci, co właśnie pewnych rzeczy nie mogą już robić, to często mają inklinację, żeby dużo o nich mówić, to tak samo Grzegorz Schetyna próbuje zapoznać takiego twardego człowieka Platformy Obywatelskiej, silną rękę. On tu proszę, on jeszcze nawet, on za chwilę będzie u władzy, ale jeszcze nie jest, a już wsadza do więzień właściwie, wysyła do służb i tak dalej. Pamiętasz, w lipcu bodajże podczas reformy sądownictwa zapowiedział taką ustawę, która będzie przewidywała wsadzanie do więzienia posłów, którzy głosowali za ustawami niezgodnymi z konstytucją. To znakomita ustawa, bo ona jest tak rażąco niezgodna z konstytucją, że na jej podstawie, zaraz po jej przyjęciu, by należało Schetynę jako pierwszego. Ale o to właśnie w tym wszystkim chodzi, tak? Że z jednej strony robimy co innego, a z drugiej strony tam terele. Także cóż, może zakończymy tak. Panie Grzegorzu, nie strasz, imienniku. Bo się nie boimy. Do zobaczenia. I mógłbyś być mocny w czynach, a nie w uśmiechu.